Dlaczego mówi się, że rozgrywający to mózg drużyny? Przede wszystkim rozgrywający decyduje o tym, który zawodnik ile dostanie piłek w danym meczu, dlatego można powiedzieć, że w dużej mierze to właśnie od niego zależy, jak mecz będzie wyglądał. Mam tutaj na myśli już bezpośrednio dystrybucję, czyli podział piłek, ilość piłek na skrzydła, na pierwsze tempo, ile który zawodnik dostanie i o tym decyduje oczywiście rozgrywający. Tak naprawdę są trzy ustawienia P2, P3, P4, w których rozgrywający ma pięć wariantów do wyboru, co zrobić z piłką, o ile piłka jest przyjęta dobrze, dokładnie do siatki. Ponieważ może wystawić na lewe skrzydło, prawe, może wystawić pipa, może wystawić pierwsze tempo oraz będąc w pierwszej linii, czyli właśnie w tych trzech ustawieniach, może również kiwnąć, czyli atakować z drugiej piłki. Dlatego tak właśnie się mówi na rozgrywającego, ponieważ on najwięcej decyduje o tym, jak wygląda obraz gry już bezpośrednio, jeśli chodzi o dystrybucję. Oczywiście to jest bardzo trudna i odpowiedzialna pozycja, ponieważ rozgrywający, decydując o tym, kto dostanie ile piłek, musi też zwracać uwagę, kto jest po drugiej stronie siatki. Musi zwracać uwagę na taktykę, jaką obraliśmy i ma za zadanie ją też spełniać, dlatego to należy do jego obowiązków. Musi obserwować oczywiście blok po drugiej stronie siatki, tak żeby możliwie ułatwić swoim skrzydłowym, środkowym, ogólnie atakującym zdobycie punktu. Zawodnik występujący na tej pozycji uczestniczy w przyjęciu i w obronie? Jak najbardziej zawodnik rozgrywający uczestniczy w obronie. Tak zresztą jak każdy zawodnik. Każdy zawodnik będący na boisku uczestniczy w obronie. W przyjęciu nie, chociaż oczywiście są takie sytuacje, kiedy piłka po zagrywce przykładowo uderzy w taśmę i spada gdzieś w okolicach, w których znajduje się rozgrywający. Rozgrywający wtedy musi tą piłkę przyjąć, musi do niego należeć to pierwsze odbicie. To jest oczywiście bardzo znikomy procent przypadków, bardzo rzadko się to zdarza. Rozgrywający to często jedna z najniższych osób w drużynie, przeciwnicy to wykorzystują? To już zależy tak naprawdę od taktyki, jaką drużyna obrała. Oczywiście rozgrywający z reguły są niscy, chociaż mamy też wysokich rozgrywających. Jest na przykład Łukasz Żygadło, który ma ponad 2 metry wzrostu. Mika Christensen, świetny rozgrywający z reprezentacji Stanów Zjednoczonych, blisko 2 metry wzrostu. Dlatego nie ma reguły, że zawodnik rozgrywający musi być niski. Oczywiście im więcej tych centymetrów, im zawodnik jest wyższy, ma powyżej 2 metrów wzrostu, no to oczywiście ciężej jest im się poruszać na boisku, ciężej jest biegać. A pamiętać trzeba o tym, że rozgrywający często nie ma piłkę dograną, tak jak my to mówimy, na nos w 3 metry, tylko czasem musi biegać. Co do tego, czy wykorzystuje się to, że zawodnik jest niższy? Często tak. Często, jeżeli zawodnik jest niski, teoretycznie, to jest tylko teoria, łatwiej jest się przebić przez ten blok, ale tak powiedziałem, to jest tylko teoria i jest to naprawdę bardzo zdradliwe, ponieważ zawodnicy rozgrywający, pomimo tego, że są niscy, mogą mieć naprawdę świetną technikę bloku. I jest wielu takich zawodników, którzy są niscy, ale skaczą bardzo dobrze, dobrze ustawiają blok, mają dobrą technikę, jeśli chodzi o ustawianie rąk. Rozgrywający często nie zdobywają punktów, a jednak statuetki MVP trafiają w ich ręce. Za co są doceniani? Najlepszym przykładem jest chyba Toniutti, rozgrywający Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Za co są tak naprawdę doceniani i nagradzani? Często oni nie zdobywają punktów, ale siatkówce nie chodzi tylko o to, że najlepszym zawodnikiem na boisku jest ten, który zdobywa punkty. Jeśli chodzi o Toniuttiego, on potrafi rozgrywać w taki sposób, że ułatwia swoim rozegraniem zdobywanie punktów swoim skrzydłowym, swoim środkowym, ponieważ to rozegranie jest bardzo szybkie. Często gubi blok, co jest bardzo ważne i często są nagradzani za to, że właśnie ułatwia swoim skrzydłowym zdobywanie punktów przez to, że na przykład wystawia piłki na pojedynczy blok, a jeśli nie na pojedynczy, to na spóźniony. Jeśli chodzi o rozgrywających, którzy grają szybko, to ułatwia w dużym stopniu zdobycie punktu, ponieważ często jeżeli środkowy drużyny przeciwnej czyta blok do samego końca, to nie jest w stanie przy tak szybko rozegranej piłce zdążyć do skrzydła i często zdobywane są punkty blockout. Poza samym rozegraniem, gubieniem bloku, rozgrywający oczywiście jest też nagradzany za to, że ma dobrą zagrywkę, dobrze blokuje właśnie, o czym wcześniej mówiliśmy. Już takie typowo siatkarskie elementy, które dotyczą zdobywania punktów, ale przede wszystkim jest doceniany za to, że potrafi swoim skrzydłowym, swoim środkowym ułatwić zdobycie punktu właśnie swoim szybkim, skutecznym i dokładnym rozegraniem.